Dzisiaj będziemy recenzować to gówno. Zapraszam. Przejdziemy do naszej recenzji. Mamy dla Was małe ogłoszenie. Niedawno próbowałem nagrać odcinek z czekoladą Roszen. To miał być drugi odcinek, ale nie będzie wrzucony z pewnego powodu. Mianowicie próbowałem eksperymentować z formatem filmów, mianowicie takim, że najpierw nagrywam jak jem, a później dodaję komentarz, co jest w sumie nie... Co jest w sumie... Co jest w sumie dosyć niedorzeczne, ponieważ... Co jest w sumie dosyć niedorzeczne, ponieważ... Jak nagrywam recenzję, to powinienem mówić na bieżąco, co sądzę o danym produkcie, a nie pisać komentarz. Dlatego odcinek z hitami będzie odcinkiem drugim, a czekolada Roszen no nie będzie wrzucona. W skrócie mogę podsumować ten odcinek tak, że czekolada była dobra. Także zapraszam do recenzji po raz drugi. Mianowicie... Nasz produkt prezentuje się... Opakowanie w naszym produkcie prezentuje się tak. Ten smak hitów został dodany z powodu... Zacznijmy od tego, że te hity limitowane całe miały mieć dwa oryginalnie smaki. Mianowicie właśnie czekolada i pomarańcza. I jeszcze inny, chyba cytrynowy, ale postanowiłem recenzować te pomarańczowe, bo S. Tak czy siak. Opakowanie prezentuje się tak, więc zobaczymy, co jest w środku. Pewnie to, co jest zwykle w hitach, czyli jakaś, nie wiem, folia. Dobra. Pewnie opakowanie nie będzie się różnić zbytnio od pozostałych hitów. Po prostu w środku będą ciastka, podobnie jak w Pringlesach. Także... Zaczynamy rozpakowywanie. No i muszę przyznać, że się nie zdziwiłem, bo właśnie w opakowaniu jest taka tuba z ciastkami. Tu mi się trochę rozjebał, ale dobra. Za chwilę spróbuję wyciągnąć jakieś ciastko, które nie jest ukruszone. Dobra, mam już przygotowane tutaj właśnie takie ciastko. W środku, jak widzicie, znajduje się nadzienie, te czekoladowo-pomarańczowe. Wygląda jak zwykłe czekoladowe. No, wygląda dosyć smakowicie. Także zaczynamy naszą degustację. No, muszę przyznać... Także jest tak, jak myślałem, że jeszcze nie spróbowałem tego nadzienia i już czuję ten aromat pomarańczowy, który jest zazwyczaj w słodyczach. Niestety właśnie za takim smakiem pomarańczy i czekolady, tym połączeniem smaku, niestety za połączeniem pomarańczy i czekolady za bardzo nie przepadł. Niestety za połączeniem smaku czekoladowego i pomarańczowego nie przepadam. Ogólnie nie przepadam za łączeniem pomarańczy ze słodyczami, nie wiem czemu. Ale w tym wypadku jest nawet smakowite.
Jedyny minus właśnie jest taki, że ten aromat jest zbyt mocny. Także to tyle. Cześć.